1 lutego. Droga w dół. Część piąta. Oni, którzy znają orzeczenia Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. 1 rozdział, 32 wiersz. Z życiem na ziemi związana jest jedna pewna rzecz, że się skończy. Śmierć działa bez przerwy. Poczekajmy, przyjdzie i nasza kolej. Dlaczego tak się dzieje? Apostoł daje nadzwyczaj prostą odpowiedź. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wypowiedź ta pozostaje w harmonii z naszym dzisiejszym tekstem. Jest ona również zgodna z Bożym orzeczeniem danym Adamowi w pierwszej Mojżeszowej. Śmierć jest skutkiem grzechu, oddzieleniem od Boga, który jest źródłem życia. Na szczęście tekst w Rzymian 6,23 nie kończy się na wyroku śmierci. Bóg nie chce dać grzesznikowi tego, co im się należy. Dlatego dalej zostało napisane, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Grzech kończy się zawsze śmiercią. Ale Paweł nie chce o tym więcej mówić, gdyż jest to zła wiadomość. Apostoł chce nam przekazać dobrą wieść, Ewangelię, że Jezus zmarł w zamian za każdego grzesznika, zmarł raz na zawsze, za wszystkich, abyśmy mieli życie. Ellen White przedstawia tę prawdę w piękny sposób. Chrystusa potraktowano stosownie do naszych uczynków, aby nas potraktowano stosownie do Jego uczynków. Potępiono Go za nasze grzechy, w których pełnieniu nie uczestniczył, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Jego prawością, do której nie wnosimy naszego wkładu. Poniósł śmierć, która była nam sądzona, abyśmy mogli otrzymać życie, będąc Jego własnością. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Dobrą wieścią o śmierci jest to, że Jezus odniósł nad nią triumf. Nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Objawienie 1 rozdział 17-18. Chrystus nie tylko triumfował nad śmiercią, ale chce przekazać zwycięstwo każdemu, kto przyjmie dar życia wiecznego. Paweł napisał: skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka Chrystusa też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Kiedy Chrystus powróci, trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną. Tak, śmierć sprowadza śmierć, grzech sprowadza śmierć. Jednak dla człowieka wierzącego śmierć nie jest końcem wszystkiego. Według listu do Rzymian wierzący są zbawieni zarówno od grzechu, jak i jego skutków, śmierci. Nic dziwnego, że Paweł nazywa to poselstwo Ewangelią.